No i to jest kurde najgorsze teraz, co w tym wyścigu można zrobić, nie? Obijam się teraz od każdej skały, kurde, bo nie idzie zapanować nad tym. O kurde. O kurde. Halo, halo, to znowu ja z tej strony. Witam was w kolejnym odcinku z gry Ark Survival Evolved. No i słuchajcie, w poprzednim odcineczku oswoiliśmy sobie dwie karchy. Tymi karchami będziemy sobie robić misje tutaj, bo nam jeszcze kilku misji brakuje. Nie na wszystkie misje będę w stanie wykorzystać w ogóle karchy, no ale na te misje, na które będę potrzebował dinozaury, no to oczywiście będziemy sobie karchą biegać. Ja sobie już tutaj wyklułem karchy. Co prawda nie mają one HP większego, bo nasz samiec ma 31 punktów HP, no one nie mają, ale mają atak po samicy i w sumie to jest najważniejsze moim zdaniem. Żeby one miały HP, to jest najważniejsze. Myślałem też, żeby coś oswoić. W sumie to myślałem nad Reaperem. Miałem kiedyś Reapera na tej mapie, ale w sumie kurde nie mam bladego pojęcia, co się z nim stało. Tylko problem w tym, że no nie ma żadnego Reaperka na mapie. No dobra, więc słuchajcie, zanim może karchy dorosną, to może ja bym sobie spróbował jakąś misję zrobić. W sumie kurde, na tę misję mógłby mi się jeden dinozaur przydać. Wziąłbym Rexa, ale wydaje mi się, że Rex może być troszeczkę za duży. Więc może byśmy sobie oswoili Tylakoleo? Tylko to też najlepiej parkę. O, zobaczcie, tutaj parka jest, znaczy parka, no nie wiem czy to jest parka, czy to nie jest parka. Ale jest w miarę blisko siebie. Może byśmy spróbowali sobie Tylakoleo oswoić, bo Tylakoleo jest dość silnym dinkiem i w sumie mógłby się zmieścić wszędzie tam w tych, na tych misjach. No dobra, słuchajcie, jestem na górce jakiejś tutaj i tutaj gdzieś teoretycznie powinny być te Tylakoleo. Mam tylko nadzieję, że nic ich nie zabije. O, tu się chyba bije jeden, kurde. Dziewięćdziesiąty piąty level, to nie jest to. A nie, są dwa, zobaczcie, jest. Mężczyzna to chyba był. O nie! Ja pierdziele, 300 HP mu zostało. Dobra, chodź tu. Chodź tu, zjedz to ciało. Zjedz ciałko, zjedz. Pięknie. 16 punktów atak. Beznadziejny ten samiec. No mi w sumie zależy na najwyższym ataku. Ja wiem, że Tylakoleo zadaje obrażenia od krwawienia, ale to mi nie o krwawienie chodzi. Kurde, ja sobie billboardów nie przygotowałem. Kurde, ja go w życiu nie oswoję na jednym necie. O, mogę go bramami zabudować. Dobrze, że te bramy sobie wziąłem, bo inaczej byłby problem. Oswoję tego samca, a samicę znajdziemy po prostu lepszą najwyżej. Dobra, to by był jeden. Mam nadzieję, że go nic nie zeżre. Ja będę musiał tutaj wrócić i tak jeszcze chyba narkitoki wrzucić. Ale pewny nie jestem. A drugi chyba był gdzieś tu, ale kurde, szczerze mówiąc, on może już nie żyć. No, kurde, jakbym zgadł. Normalnie no nie żyje już tamten gość. Kurde, same samce. Latam od punktu do punktu i same samce. I to jeszcze kurde, każdy ten samiec jest lepszy od tego, który oswoiłem teraz, nie? No ale kurde, nie chcę oswajać kolejnego samca. Tutaj jest jeszcze jeden. Kurde, ja tam byłem i mogłem go sprawdzić od razu. Ja pierdziu. Dobra, wiecie co? Tutaj jest samiec na 150. Spróbujemy sobie go oswoić. Ja mam element na tej mapie, także nie ma problemu. Zrobię sobie mutator i zmienię mu płeć po prostu. Kurde, nie będę marnował więcej czasu, bo ja pierdzielę. Sprawdziłem chyba 5 Tylakoleo na tych dużych levelach i każdy kurde z nich to jest samiec.
No dobra, jakoś go tymi bramami zabudowałem. Oswoimy sobie go i ten. I. No i spróbuję mu zmienić płeć. W sumie jeszcze nigdy tego nie robiłem na tym modzie. Zobaczymy też, jak to wygląda. Szkoda, kurde, trochę czasu na szukanie samicy, nie? Bo to, kurde, latam od punktu do punktu, kurde, same samce. Bez sensu. Ten ma w sumie dość przyzwoity atak. 26 punktów. 26 punktów HP. Nie jest wcale tak źle. Więc sobie go oswoimy, no i spróbujemy sobie je porozmnażać. No zobaczymy, kurde, no zobaczymy. No dobra. Jestem z powrotem w bazie. Zobaczcie, 35 punktów atak, 42 punkty w HP. No to kurde, elegancko jest, nie? Wydaje mi się, że jest dość elegancko. Weźmiemy sobie w takim razie... Zrobimy mutator. Ja mam w ogóle coś takiego? O. Nie miałem odblokowane. Mutator zróbmy. Pięknie. I teraz kurde, wiecie co? Ja sobie to postawię tutaj z boczku, żeby przypadkiem kurde nie ten. Nie zmienić płci na jakimś innym tym. Nie wiem, ile to będzie mnie kosztować elementu. Weźmy tylko zasięg. Trzeba zmniejszyć. Mogę zmniejszyć zasięg? Malarangę. O. O. No i to mi się podoba. I teraz potrzebujemy tu... Gender swap? O. No dobra. Wyrzućmy w takim razie tego słabszego tyla koleo. I zróbmy gender swap pulse. No i pięknie. Mamy samicę. Elegancko. No dobra, w takim razie rzucę je tutaj na rozmnażanie. Nasze karchy, no już powolutku dorastają. Dobra. No i pięknie. Ja nie jestem pewny w sumie, kurde, czy ja wykorzystam te tyle koleo. W sensie, no ja bym chciał spróbować na jakąś misję, bo... No bo tak jak mówię, reksy się nie zmieszczą, a tyle koleo w sumie nie jest taki słaby, a może... Może się zmieści. Weźmy w takim razie... Tutaj chyba na tą misję przydałby mi się dinozaur. Więc może tego nie będziemy robić. Wyścigi, kurde. Strasznie nie lubię tych wyścigów, no ale dobra. Zrobię sobie ten wyścig, później tu jest wyścig kajakiem i jeszcze jeden wyścig kajakiem. A to? A to jest też na jakiś wyścig. Chyba tym takim... Jak to się nazywa? No taką deską, kurde, z tym. No, taką tekową deską. No, nieważne. No, porobię sobie te wyścigi. No, z tych wyścigów w sumie dużo wam nie będę pokazywał, bo to kurde tylko... To nie jest żadne wyzwanie, a sporo to trwa, nie? O kurde, nie lubię tego dinozaura. Super się zaczyna. Kurde. Okej, dobra, już chyba wszystko ogarniam. On się ma chwytać ścian, a się nieraz nie chce chwytać ścian. Goddammit, 40 sekund, kurde, no ja nagamnie nie zrobię tej misji. Nie no, zrobiłem, dobra, super. Ja pierdziu, dobra, mamy kurde ten wyścig za sobą. Ja nie lubię tego dinozaura strasznie i tego wyścigu. No ale co jak co są gorsze, nie? Code Red to spróbujemy właśnie tyle koleo wziąć. Bierzemy kajaki teraz. Goddammit, kajak to jest kurde też, no, chyba najgorszy wyścig to jest kurde. No. I tak se kurde płyniemy. 10 minut mamy na gammie. Kajak ma HP, więc nie możemy się za bardzo obić. Chociaż, zobaczcie, uderzyłem w kamień, a nie straciłem HP. No ale... No to jest...
wyścig, może on nie jest jakiś bardzo trudny, nie? Bo to wiecie, na gammie to jest easy. Ale ja pierdziu, jakie to jest kurde nudne, jakie to jest kurde długie. No ale dobra, no. Trzeba to zrobić, nie? Najgorsze jest to, że jest jeszcze jeden taki wyścig. No i to jest kurde najgorsze teraz, co w tym wyścigu można zrobić, nie? Obijam się teraz od każdej skały, kurde, bo nie idzie zapanować nad tym. O kurde. O kurde. Tego jeszcze nie widziałem, kurde, nigdy. O, dobrze, że się mogę odepchnąć od ziemi. Ja pierdziu, już myślałem, że będę musiał od nowa, kurde, wyścig robić. Dobra, jeden kajak z głowy, jeszcze jeden. Jeszcze jeden wyścig na kajaku. Tylko, kurde, tamten drugi jest drużynowy. Ja w sumie nie jestem pewny, czy ja go w ogóle mogę zrobić solo? Dobra, chyba mogę. W ogóle zrobiłem, słuchajcie, playlisty z każdej mapy na mojej serii. Więc jak jesteście ciekawi, jak wyglądała moja rozgrywka na przykład na The Island, to jest playlista The Island, na Scorchu to jest playlista Scorch, na Exti czy tam Aberracji. Od wszystkiego mam osobną playlistę, także jak jesteście ciekawi jakiejś mapeczki, to możecie sobie sprawdzić. Powinno być wszystko dobrze i chronologicznie ustawione, także możecie sobie po kolei oglądać. Bo w sumie kiedyś tam dość często zmieniałem mapki, przeskakiwałem z jednej na drugą, nie zabijałem bossów, tylko tak se grałem losowo dość i to w sumie było trochę uciążliwe i niektórzy kurde są ciekawi, co się dzieje, a nagle kurde jestem na innej mapie i tak dalej, i tak dalej. Playlista jest, teraz możecie sobie sprawdzić. Wydaje mi się, że spoko kurde w ten sposób to ogarnąć, bo wiadomo, że niektórzy są ciekawi jakiejś mapki, to sobie mogą od razu sprawdzić, a nie szukać kurde odcinków pośród 240 prawie odcinków, nie? Możecie dać znać w komentarzach, co o tym myślicie, ewentualnie sprawdźcie, czy tam nie jest coś nie tak, nie? Czy nie ma gdzieś jakiegoś odcinka wrzuconego z innej mapki do playlisty z innej mapki, czy i tak dalej, i tak dalej. Dajcie znać. No, a ja cisnę wyścigi, nie? A ja cisnę wyścigi. Kurde, ja to chyba profesjonalny kajaker już jestem, nie? Dobra, całe szczęście kajaki mam już z głowy. Został nam chyba jeszcze tylko jeden wyścig, a potem już takie bardziej skomplikowane misje. Dobra, no to trzaśniemy sobie jeszcze ten jeden wyścig. I zobaczymy, nie? Zobaczymy. Może bym sobie podlevelował troszeczkę karchę. Może się jeszcze skuszę na tego Reaperka, ale to już nie dzisiaj, nie? Może jeszcze sobie na tej mapce po prostu tego Reaperka byśmy oswoili. Może bym nawet mógł wykorzystać karchę do tego, żeby... Ja pierdzielę, co się tu dzieje? Ała! Ała! Co się dzieje? Mapa mi się kurde... Ej, halo! Co się dzieje? Co... Ej, halo! Co się dzieje? Co to kurde było? Już chyba wiem, dlaczego tej misji nie mam zrobionej. I to nie jest ta misja, o której myślałem. Tylko kurde na jakimś delfinie. Ja nie wiem, jak się tym lata w ogóle. I czemu mi się kurde... Mapa mi się nie obracała. Znaczy ekran, nie? Nie wiem, gdzie ja mam lecieć. Tu? Przez drzwi? Ty, no chyba. Kurde, jakieś meteory. Co tu się dzieje? Ała, ała! Ja pierdziu, 47 tych? Znaczników? Do góry, do góry. Ja pierdziu, już myślałem, że na dół. Kurde, meteor, ała! Co tu się kurde dzieje? Pretty wild idea to strap thrusters on a dolphin. Blast that door, survivor. Blast that door. No dobra, no dobra. Try a barrel roll. That's a neat trick. Jaki barrel roll? Jak to się robi? Ja nie umiem. Ja nie wiem, jaki barrel roll. Kurde, jak ja mam barrel rolla zrobić jakiegoś? Careful. That's a tight squeeze. You know, you're a pretty good pilot. Dzięki. Co się stało? Czemu na czerwono było? O-o.
To mi spowalnia, dobra, to mnie nie zabija, tylko to mnie spowalnia. So, do we get a victory lap? Udało mi się, kurde, nawet nie wiedziałem. Ja pierdziu, co to był za wyścig. No dobra. Tu z tego, co jest napisane, to tutaj nie mogę wziąć żadnych dinozaurów. Tutaj mogę wziąć jednego. Tutaj mogę wziąć jednego. A tu to też nie wiem, co to jest. I w sumie to tyle, nie? Czyli raz. Dwa. Trzy. Cztery misje mi zostały do zrobienia. No dobra. No i postaram się też, kurde, coś oswajać w międzyczasie, żeby też coś ciekawego robić na tych odcinkach, bo te misje, no nie, szanujmy się, no nie oszukujmy się, no te misje no, to do najciekawszych nie należą. Karchy nam dorosły. Pięknie. Tylakoleo już też na pewno jakiś się urodził. Ja sobie tutaj zrobiłem takie ustrojstwo. O, pięknie, ma HP, ma atak, elegancko. Urodźmy sobie go. Mam nadzieję, że niańka się tym opiekowała dobrze. Niańka jest włączona, jest. Karchy mają przywiązanie? Mają. Ja gdzieś tu mam siodełko na karchę? Mam. No dobrze. Nie jestem pewny w sumie, kurde, no oswoiłem tego karchę. Ale szczerze mówiąc, ja nie wykorzystam go na żadną misję. Bo ja już mam wszystkie takie misje na polowania zrobione. I ja już tutaj polować nie muszę. No ale karcha dla sportu oswojona, kurde, też jest git, nie? Mocny całkiem. Całkiem mocny ten nasz karcha. Jak sobie staki wbije, to kurde, będzie mocno bił. Jeszcze levele do dodam w atak. Kurde, kawał dinozaura będzie. Nie no, elegancko. No dobra, słuchajcie, wbiłem staki na karcha. Bez staków wbiłem ile? 700? 800? Już kurde nie pamiętam. Jakoś tak. Ze stakami biję kurde 2500 prawie. A jeszcze mamy 45 poziomów do wylewelowania. No to dodajmy. Oczywiście ja mam ustawienia single player, więc moje obrażenia są troszeczkę większe niż normalnie powinny być. No zobaczcie, ej kurde, te punkty w atak no dużo nie dały, 500 obrażeń w zasadzie, no 600 obrażeń dały. Albo, ej nie, więcej, tutaj chyba miały przywiązanie, zobaczcie, po 4000 bije teraz. Wow, ej, to kurde, elegancko. No to kurde, całkiem dużo. Oczywiście jeszcze można mu wbić sporo poziomów, nie? No dobra, no mamy jednego karchę wylewelowanego. No może kurde zrobię sobie jakąś misję tym karchom. Tak dla sportu, jakieś polowanie na Feroxa czy tam Shadowmane'a. Moglibyśmy trzasnąć. W ogóle dostałem kurde... Kina na kajak. No nieważne. W każdym razie to by było tyle. Jeśli chodzi o dzisiejszy odcineczek, ja wam dziękuję za oglądanie, jeśli wam się spodobało, zostawcie łapeczkę w górę, zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco, a ja się z wami żegnam, także trzymajcie się, do zobaczenia, cześć!